Raz, raz. Halleluja! Przyjaciele, każdy człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest z natury martwą duchową osobą. Człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, jest oddzielony od Boga. I dzisiaj może się zastanawiasz, czemu jestem oddzielony od Boga? Czemu? Ale chcę ci dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, ponieważ i przez człowieka jednego grzech wszedł na świat i tak jak przez jednego człowieka przyszło życie przez Chrystusa. Każdy człowiek, który nie pojednał się z Jezusem tutaj na ziemi, jest skazany automatycznie na piekło, ale 2000 lat temu na ziemi przez Jezus Chrystus, żeby wykupić świat od grzechu, aby pojednać świat ze sobą. Jezus Chrystus, On uratował moje życie. Kiedy ja 8 lat temu zawołałem do Niego ze szczerego serca, to spotkałem się z Nim realnie w moim pokoju. Ja byłem człowiekiem religijnym, od zawsze byłem człowiekiem, który chodził do kościoła, który chciał wypełnić wszystkie przykazania, który chciał pobożnie żyć, ale wiedziałem, że ja jestem podłym człowiekiem i nic nie wartych, ponieważ mój grzech oddziela mnie od Boga, a ten grzech jest Twoje ego, Twój egocentryzm, który potrzebuje umrzeć. Twój stary człowiek, Twoje ego potrzebuje umrzeć, aby Chrystus powstał w Twoim życiu. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że każdy człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, potrzebuje narodzić się na nowo z Bożego Ducha. I może dzisiaj zastanawiasz się, co jest Twoim życiem, ponieważ wszystko masz, wszystko już zrobiłeś, masz piękną żonę, masz fajny samochód i chcesz powiedzieć o tym, że te wszystkie rzeczy przeminą, a Ty zostaniesz osądzony przed Bogiem, czy Ty oddałeś swoje życie Jezusowi, czy Ty pojednałeś się osobiście z Jezusem Chrystusem. Tam nie będzie pytań, czy miałeś dobre uczynki, czy dobrze robiłeś w życiu. Tam będzie pytanie, czy Ty co zrobiłeś z tym, co słyszałeś tutaj na ulicy. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy Wam głosimy to, że Chrystus jest Wam prawdy żywy, że On jest realny, że On może realnie wyswobodzić Twoje życie. Nie musisz żyć w lękach, nie musisz żyć w zmartwieniach, nie musisz żyć pozbawiony mocy w Twoim życiu. Nie musisz żyć, żeby diabeł dojeżdżał w Twoje życie. Dziś jest dzień, kiedy możesz być realnie wolny. Tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął wszelką chorobę na siebie i dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Wszelka choroba spadła na Jezusa Chrystusa. Ja zostałem uzdrowiony. Ja kiedy 4 lat temu byłem za granicą, skaleczyłem sobie nogę tak, że nie mogłem w ogóle chodzić i się zastanawiałem, co teraz mam zrobić i wiedziałem to, że w imieniu Jezus jest moc, żeby uzdrowić moją ranę. I kiedy położyłem swoją świętą rękę na moją stopę, w jednej chwili moja rana została uzdrowiona. W jednej chwili moja rana została uzdrowiona. W jednej chwili zostałem uzdrowiony. I to jest moc Boża. To jest moc Boża, że możesz być zdrowy, że możesz być całkowicie wolny. Nie musisz żyć w patologii w swoim życiu. Nie musisz żyć w strachu. Potrzebujesz jedynie uwierzyć w to, że tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. O tym, że On przebaczył Ci każdy Twój grzech. O tym, że nie dzięki Twoim uczynkom, nie dzięki tym, że Ty chodzisz do kościoła, będziesz zbawiony, ale przez krew Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dzień, to możesz się z Nim pojednać. I kiedy zawołasz realnie do Niego, to się z Nim spotkasz. Nie z jakimś obrazkiem, nie z jakimś figurką, nie z jakimś opłatkiem kościelnym, ale realnie z Jezusem. Potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. On już wszystko uczynił tam na krzyżu Golgoty. Wszystko zostało wykonane. Już nie potrzeba więcej ofiary za grzechy, bo tam na krzyżu spadła ofiara Jezusa Chrystusa, aby Ciebie wybawić. I tylko Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innych dróg. Religia i ten świat mówi Tobie, że musisz być dobry, że jest wiele dróg do Boga, ale chcę Ci powiedzieć jedno, że nie ma wiele dróg, jest jedna droga, która prowadzi przez Jezusa Chrystusa. Zapatana rasa kapor, rasa patalis. Jesteś osobą, która 4,5 roku temu została odrzucona przez swoich rodziców. Zostałeś odrzucony przez swoich rodziców. I taki masz obraz Boga, że gdy do Niego przyjdziesz, to On Ciebie odrzuci. Ale prawda jest taka, że Ty, gdy do Niego przyjdziesz, to nie odrzuci Cię precz. On Ciebie przyjmie. Uwierz tylko w to. Uwierz w to, w Boga dobrego, który dał Jezus.
Jezusa, aby Ciebie wybawić. On tam już wybaczył Ci wszystko. Uwierz to dobrą nowinę i żyj wiecznie. Jeżeli jesteś chory, zdemonizowany, to przyjdź tutaj. Położyłem swoje święte ręce i zostasz całkowicie wyswobodzony. Całkowita wolność przyjdzie do Twojego życia. Przyjdź na to miejsce i weź swój cud.